To będzie dość obszerna sesja, bo mamy 58 punktów, w tym aż 42 projekty uchwał, czyli trochę pracy przed nami. Ostatnia była nieco mniej rozbudowana. Ta sesja jest mocno nasycona różnymi punktami. Będziemy mieli też uroczystość związaną z odznaczeniami za długoletnią służbę. Będzie wojewoda Cebula, który zapewnił, że osobiście wręczy te odznaczenia, także krótka i przyjemna część też na tej sesji nas czeka. Jeśli chodzi o punkty merytoryczne, to między innymi to, na co szczególnie zwracam uwagę, to jest poprawa stanu technicznego budynku przy ulicy Spokojnej 67-68, to jest 714 tysięcy złotych. Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich w Gorzowie przyjaznych mieszkańcom 300 tysięcy złotych. Rozbudowa placu zabaw przy Parku Górczyńskim 77 tysięcy. Z tego się bardzo cieszę. To był jeden z moich pomysłów wiele lat temu. Dzisiaj w tym Parku Górczyńskim mało kto sobie wyobraża, jak tego parku mogło nie być. On jest, czas najwyższy go rozbudowywać. Nie jest to może bardzo wielka kwota, ale myślę, że dzieciaki, które tam każdego dnia się bawią, ucieszą się z tego powodu. Park kieszonkowy na ulicy Pocztowej 99 tysięcy. To będzie takie bardzo ciekawe miejsce, które będzie upamiętniało działalność Ruchu Młodzieży Niezależnej. Będzie tam oświetlenie, będzie specjalna ławeczka, będzie też taka głosowa tablica, gdzie będzie można posłuchać historii Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie. A przypomnę, że Gorzów to było jedno z bardziej aktywnych miast, jeśli chodzi o opozycję antykomunistyczną, a szczególnie o tą opozycję młodzieżową. Także... Ale, przepraszam, tutaj od razu zapytam, proszę. Ten park to nie będzie z ZIT-ów, tak? Będzie... Bo mamy już z ZIT-ów ileś tam parków zaplanowanych, ale to jest jakby oddzielna inicjatywa. To będzie skwer, to jest oddzielna inicjatywa, to jest poza ZIT-ami, także my przeznaczamy na to 99 tysięcy. W przyszłym roku ten skwer zostanie w zasadzie wyposażony, podświetlony. Przebędzie nam jedno miłe, sympatyczne miejsce w Gorzowie. Mamy też nowe programy, które się pojawiają i przyjmiemy, mam nadzieję, że przyjmiemy, jeśli on będzie dobrze przygotowany, lokalny program ochrony zdrowia psychicznego dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego. To jest coś, co jest coraz większym problemem dla nas wszystkich i dla dorosłych i dla dzieci, więc posłuchamy, jak ten program będzie przygotowany. Myślę, że podyskutujemy na ten temat też na sesji. Przyznanie odznaki honorowej miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Osobiście wnioskowałem Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Azyl i pani Izabela Kunicka i Andrzej Jasiński. Pani Izabela Kunicka, wieloletni pracownik stowarzyszenia, która zajmuje się fantastycznie pieskami w naszym schronisku dla psów, i pan Andrzej Jasiński, który jest komendantem Straży Miejskiej w Gorzowie. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie miasta, takie rzeczy najważniejsze to modernizacja nawierzchni i skarb na Bulwarze Zachodnim 125 tysięcy i termomodernizacja internatu w Ogólniaku II 493 tysiące. Będzie wystawa przed najbliższą sesją Rady Miasta, to będzie wystawa Liceum Szkół Plastycznych. 15 minut przed sesją, czyli na godzinę 13:45, zapraszam Państwa też na taki krótki briefing, żebyśmy pokazali autorów tych prac, ale też pokazali te prace. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy promowali, pokazywali tych naszych lokalnych artystów, stąd co sesję kogoś zapraszamy i myślę, że to jest coś, co po pierwsze możemy nacieszyć oko, a po drugie podziękować tym osobom, które pracują dla naszego miasta.